Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Silent Hill 4 The Room. Pokój. No dobra, zaczynamy dzisiejszy odcinek challenge'em, ponieważ musimy zejść na dół, a ze ścian wystają łapacze. Nie mam pojęcia, jak nam to wyjdzie, o bardzo dobrze, że ze mną zeszłaś. Dobra, trzymaj się za mną, a ja spróbuję cię chronić. Mówię spróbuję, ponieważ to naprawdę będą próby. Dobra. Chodź. Ja będę ich walił może tym po prostu. Później spróbujemy siekierą, aczkolwiek no zobaczymy, jak to będzie wychodzić. Na razie mi się udaje. Ale zobaczymy, czy to będzie, czy to potrwa długo. Au, ale nie ją! Ją nie bij jej! Czy to ja ją uderzyłem, czy to coś ją uderzyło? Przepraszam, niechcący. Jeśli ja ciebie uderzyłem, to niechcący. Dobra. Wystarczą chyba dwa strzały, żeby ich ogłuszyć. Czyli wzięcie tego kija nie było takim złym pomysłem. To był chyba dobry deal. Śmiesznie, jakby ona coraz gorzej wyglądała, jakby zbierała obrażenia. Nie chciałbym tego testować, ale wyglądałoby to co najmniej śmiesznie. Coraz więcej bandaży by się pojawiało. Już ma złamaną rękę, więc nie wiem, złamałaby jeszcze drugą. Nie śmiałbym się, ale okej. Chyba powoli już się zbliżamy do końca tego wesołego tripa. Mam nadzieję. Jeszcze jeden będzie. Trzymaj się za mną, zaraz za plecami. Najlepiej mi na plecy wejść albo na barana i wtedy będziemy kminić. Okej? Możemy się tak umówić? Tutaj będzie jeszcze jeden gagatek, czuję to. Kości mi pulsują, więc dzięki temu czuję, że kolejny kutafian zaraz wystanie ze ściany i dostanie Nine Ironem. Chyba. A może będzie cisza do samego końca? Okej, zepsuło się, ale przy okazji... Jak mi rypnął! Dobra. Okej, obezwładniliśmy go, dostałem jednego strzała, ale przez to, że one były dwa obok siebie, a mi się zepsuła dziewiątka Iron. Tylko dlatego. Normalnie bym tego uniknął. Dobra, jedno uderzenie nie zrobi mi takiej wielkiej różnicy, mam nadzieję, w całej mojej rozgrywce. Ale proszę, możemy już zejść z tych schodów, one są cholernie długie i nikomu niepotrzebne. Ten challenge i tak wyszedł całkiem nieźle, dobra, i żyjemy. Nadal. Gdzie jest ten pociąg? Czekaj, tam jest wyjście, ale ja chcę do pociągu wejść. Tam są duchy. Dobra, gdzie tu jest sterownik tego pociągu? Czy to jest w ogóle tutaj? Mam nadzieję, że to jest tutaj. Tak, tam są drzwi jakieś, więc to raczej dobry kierunek. Chodź tu, chodź, bo oni nas gonią. Rozumiesz? Czy nie? Oba! To o to chodzi chyba. Handel! Ale jazda. Dobra. Więcej się nie rusza, czyli to się trochę poruszyło, ale tylko trochę? Dobra, przejdź, przepraszam cię, także tak cię przesuwam. Przepraszam, że wchodzę ci na twoje ego, ale... Tu możemy przejść? Możemy przejść. To coś nowego, bo tutaj nie byliśmy. Czyli tu mieliśmy chyba przejść. O, jest krzyż na demony! Kolejny. Sword of Obedience. Ale to jest taki sam, jak ja ich nie używam generalnie, nie? Oho. Idziesz za mną? Idziesz za mną. Jest jakaś nowa lokacja. Nadal mnie trochę dupa swędzi, że nie poszliśmy do tego B4. A mogliśmy wcześniej przejść. Byłem tam. Dobra, może nic tam nie było. Może mi korona z głowy nie spadnie. Co... Co jest? Bij go! Kutafiana! Bij go! Ja pierdzielę, ale mnie wystraszył i zaskoczył. Ty, dobij go! Jeszcze raz. Nie możesz go dobić? Halo?
Może krzyżem go trzeba ukrzyżować? Nie, no czekaj, co tu jest? Jakieś przyciski były i był ten gościu. Nie wiem, co to miało znaczyć, to, że nam nas wybiegł. Bo to było naprawdę nagłe. Cynthia ma strasznie podziurawione plecy, wydaje mi się. Nie wiem, czy to jest dobrze. Czy to było to? Że Cynthia dostała obrażenia, czy o co chodzi? I że czuję się coraz gorzej. Cynthia! Czemu ja cię Cynthia nazywam? Aileen, przepraszam. Zmieniłem ci imię niechcący. W ogóle patrzcie, jakie tutaj dantejskie sceny się rozgrywają, dziwne. No co ty nie powiesz? Ja właśnie widzę, co tu się odprawia. Wcale mi się to nie podoba. Schodzimy coraz głębiej i głębiej. Także jest trochę dupa, bym powiedział. Czy tu znowu będzie przejście do... Tak, możemy wejść do mieszkania i zapisać. Ale szybko biegłaś teraz, ty. Dobra, chciałbym kilka rzeczy zrzucić, więc może wejdę jeszcze raz i zrzucę. Może nowe nawiedzenie się pojawi, bo mam jedną świeczkę na zaś, także może jest, może nie, może tak. Mam wrażenie, że za mało się wystraszyłem tego kolesia w płaszczu. Przepraszam, muszę nadrobić. Dobra, teraz odcinek jest wystarczająco ciekawy dla osób, które lubią darcie ryja. Czy jest coś nowego? Nie, przynajmniej tak nie wygląda. Dobra, zostawmy ze wstaszu to, co nie jest potrzebne. Na razie broni palnej chyba nie muszę używać, tak mi się wydaje. Miecza też nie. Batuta zostaje to. A to chyba w ogóle nie będzie już potrzebne, bo to dzięki temu mogę sobie łazić przez bramki w dwie strony. A ja chyba wychodzę już z metra, bo to jest wyjście z metra. W sensie jak ogarnąłem chyba już tę lokację. W ogóle tak abstrahując od tego, bardzo późno dostałem ją, nie? Jak już w zasadzie nie była potrzebna, więc no... Dobra, tu mamy zepsute, więc tak. Czy ja tu czegoś potrzebuję stąd? Tego noża to ja nawet nie próbuję używać przeciwko moim przeciwnikom. Nie na tym etapie gry. Nie jestem jeszcze szalony. Dobra, zepsuliśmy kilka kijów. Zostały jeszcze dwa do użycia. 4 iron i 5 iron. Tej butelki też nie używaliśmy. No to okej. Okay. Mamy 120 naboi zwykłych. 10 jeszcze w magazynku. Jeden srebrny. Srebrny? Tak, srebrny. 6 w dolewarwela. I 6 jeszcze w zapasie. No czyli ilość całkiem fajna. Tylko teraz się tak zastanawiam. Bo jak ta Cynthia ma takie uszkodzone plecy. Ale to przeze mnie? Czy nie mam pojęcia? Nie wiem. Może niechcący ją uderzyłem raz wtedy. Ale panie sądzie. Wysoki sądzie, ja uderzyłem tylko raz. Ty niechcący. A, to spoko, sorry. Dobra, to tak przeglądam, czy ja coś jeszcze tego tutaj nie mam. Ale nie, no. Anti-spirit to ta świeczka to chyba nie. Anti-spirit. Potrzebuję to brać? Chyba też nie bardzo. Nie, no raczej wszystko żeśmy już zrzucili do stasza niepotrzebnego. Idźmy do tego save'a. Okej, okay. Subway World, second time. Teraz gdzie będziemy? Return from below Subway World, czyli jesteśmy na dole, poniżej tego świata Subway? Chyba? Tego metrowego świata? Okej. Okay. Brzmi ciekawie, czyli raczej wyszliśmy już chyba z metra, no tak bym stwierdził, tak bym chyba strzelał, no. Raczej. Zaraz się okaże, co będzie dalej, bo zbliżamy się do czegoś ciekawego. Skończyliśmy metro, skończyliśmy szpital. Nie wiem, jaka jeszcze lokacja nam została. Przez chwilę mam wrażenie, że chcesz mi w ryj strzelić. Ty w ogóle tak patrząc na to, strasznie dużo krwi na tych schodach jest, czy na tym zejściu. Nie wiem, czy mi się to podoba. Tak średnio bym powiedział. Czekaj, może jednak zużyjemy sobie jeden drink. Więcej miejsca, a przy okazji będę miał więcej życia i większy... Nie wiem, jak to nazwać. Komfort? Mogę chyba tak to powiedzieć. Chodź tu, Aileen. Dawaj, przebieraj tymi krótkimi girkami. Ja wiem, że masz problemy z chodzeniem, ale musisz do mnie tutaj podejść, bo... Chodź, blisko, 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 blisko. O to chodzi. Teraz wejdziemy w otwarte. Zmęczyłaś się, przepraszam bardzo, bo muszę iść wolniej po prostu, wydaje mi się. Czekaj, tutaj jesteśmy, a to ciekawe.
Czekaj, czy ty nie masz jakoś trochę dziwnego modelu postaci, takiego brudniejszego? Chyba naprawdę, jak ci rypsułem niechcący, to coś ci zrobiłem. Chryste Panie, przepraszam. Dobra, możemy odczytać te napisy teraz, czy nie? Nie bardzo. Wróciliśmy się po prostu tam, gdzie już byliśmy. Tylko ciekawe, czy teraz jakoś to będzie inaczej wyglądać, w sensie, czy coś tu się zmieni. Mamy strasznie dużo miejsc, w których możemy wracać na chatę, także zapis jest możliwy w każdym miejscu. Spróbujmy wejść sobie tutaj, chociaż raczej to teraz jest nie do otwarcia. No, nie do otwarcia. Ja się właśnie zastanawiałem. O nie. Ale kombo tutaj wyczesałem. Ja pierdaczę. 11 to przypadkiem nie był numer Waltera? Tak, to jest cmentarz, na którym został Walter pochowany, czyli to jest grób Waltera, rozkopany. Tak? Raczej tak, bo on był to 11 ofiarą. Holy shit, that's intense. Dobra, ale znamy już mniej więcej te lokacje, które tutaj są, także nie jest to aż takie... Nie jest to aż takie wow. Dobrze, że ty masz tą batutę, to będziesz mi jakoś tam może pomagać przy tych walkach. Dobra, ale nic tu chyba na tej... gravestone. No tutaj jest... grób, nie ma... Wygląda jak jakiś... O! Znowu się bawiłem z Bobem. Poszedłem dalej tym razem. Potrafisz to przeczytać? Chodź tu. Chodź tu do mnie. Tu masz jeszcze coś czerwonego. Weź to przeczytaj. Bo umiesz to czytać, nie? To dawaj. Jedziesz. Halo? Podejdź. Możesz to przeczytać? Druno. Bawiłem się z Bobem. Było fajnie. Ale posunąłem się za daleko i on się zdenerwował. On! W cudzysłowie, on. Potrafisz czytać te napisy. Podoba mi się to. Bardzo mi się to podoba. Tylko teraz ciekawe, gdzie jeszcze te napisy będą, bo tutaj już byliśmy, dobra. Okej, możemy stąd wyjść. Możemy stąd wyjść i tam jeszcze tych napisów była masa, także będziemy to czytać po kolei, te wszystkie notatki, jak tylko Bóg pozwoli. I tu był, z tego co pamiętam, jeden duch. Więc będę musiał z nim walczyć, bo ty, Aileen, nie zdążysz za mną, nie? Bo ty już masz zadyszkę. Czy nie będzie duchów? Są psy, czyli jest jeszcze ciekawiej. Dobra, nie biegnij, proszę cię, nie biegnij, bo może ty też zwabisz na siebie te duchy. Nie duchy, psy. Chodź tu za mną. Matko Boska. Chodź, chodź. Przyszłaś za mną, czy nie? Czy zostałaś? Ciężko stwierdzić. Idziesz, dobra. Bokiem, bokiem. Sierżant Boki tutaj będzie rozgrywał rozgrywkę. Chodź bokiem, jak najbardziej bokiem, żebyś się nie wpieprzyła w te psy, bo ja cię nie uratuję stamtąd. Znaczy wiesz, jak już się wpierdzielisz w nie, no to spróbuję cię uratować, no ale... Z dwóch opcji wolałbym to, żebyś tam nie łaziła blisko. Coś tu się dymi. Możesz to przeczytać? No. 15. Boba nie ma. Nikt mi nie mówi, co się dzieje. Myślę... Okej. Za dużo się żeśmy nie dowiedzieli, ale chociaż cokolwiek. Jeszcze były gdzieś te napisy czerwone. Zaraz musimy zerknąć, bo te notatki są bardzo ciekawe, więc... Warto je czytać. Tutaj jeszcze coś jest, czy nie? Jest. Dawaj, czytaj. Podejdź i czytaj. 18. Musiałem zostać w tej okrągłej celi, nawet jeśli się dobrze zachowywałem. Jeśli to zrobię, Bóg będzie szczęśliwy. On chodzi tutaj często, ale to dobrze? Myślę, że to dobrze, czy coś takiego. Nie zdążyłem przeczytać, bo ona za szybko po prostu czytała sama. Dobra, to przeczytaliśmy. Czy są tu jeszcze jakieś czerwone notatki? Bo chcę wam po prostu wszystko pokazać, nie żeby coś. Trochę to na zdezelowane wygląda, oho. Oho, to jest spalone w ogóle, od tego zacznijmy. Nie zauważyłem, że budynek jest cały spalony, tam jest jeszcze świeczka w ogóle do podniesienia.
I ktoś tam siedzi chyba na wózku, nie? Co to jest za kartka? To jest notatka na Fu. Na ziemi. Coś tu jest, ale nic tu nie ma. Czuję coś ze studni. Czegoś tutaj nie ma. A, to się zaczęło, Jasper. Ze studni? From the well tam było chyba napisane. Jest tu jakaś studnia? Dobra, wejdźmy sobie tutaj. Co tam siedzi na tym? Muszę się przyjrzeć, ale chyba nic se... Nic, co może mi zagrozić, mam nadzieję. Podejdźmy do tego. A tutaj jest chyba jakieś zwęglone ciało, jest tutaj jakaś wiadomość na tym ciele. Pomimo tego, że moje ciało zostanie zniszczone, nigdy nie dam ci tędy przejść. Żeby przygotować się do ktoś, kto się nazywa chyba odbiornikiem mądrości, czy coś takiego, czy roztropności, nie mam pojęcia, coś w tym stylu. Ja tnę moje ciało na 5 kawałków i ukryję je w ciemności. Kiedy moje ciało będzie po raz kolejny kompletne, ścieżka do podziemi będzie otwarta. Jeżeli jesteś odbiornikiem roztropności, powiedzmy, że to tak będzie się nazywać, zrozumiesz moje słowa. Rytuał się zacznie, się zaczął. Wheelchair doll text into the scrapbook. Dobra, myślę, że dosyć oczywiste jest to, co mamy tutaj zrobić, prawda? Musimy znaleźć części ciała i wsadzić je do tej lalki. To jest to, co musimy tutaj ogarnąć. Holy candle, okej, mamy kolejną świecę. Mogę cię użyć tej świecy na tobie? Postawiłem ją. Mam i tak jedną w zapasie, więc... Coś się dzieje? Mogę cię przesunąć do tej świecy? Usiądź jajami na tej świecy. Trzymaj się blisko tej świecy. Aha, świeca się powoli wypala z tego, co widzę. Dosyć szybko. Mam nadzieję, że jej nie zmarnowałem. Trudno, jedną to możemy... To możemy tam ścierpieć. Ale ona wyglądała dosyć źle, już nasza koleżanka. A teraz, jak widzicie, wygląda sporo lepiej, jak tą świecę postawiłem. Więc wydaje mi się, że to był dobry plan. Jak spaskudziłem świecę i dzięki temu i przez to nie będziemy mieli dobrego zakończenia, trudno, ale ja chcę o nią dbać. A już było z nią niedobrze, chyba. Chyba, że miałem jeszcze trochę poczekać, aż zrobi się z nią trochę gorzej, no ale chyba nie. Okej, no, co było, to było. Wykorzystaliśmy świecę, trudno, życie to życie, life is life. A jak głosi dalsza część tekstu, na. Na zewnątrz jest wypełnione niebezpiecznymi rzeczami. Jeżeli ktokolwiek wyjdzie na zewnątrz bez pozwolenia dorosłego, mistrz będzie smutny. Okej, no to był sierociniec, więc jakby dobrze, takie napisy tu są. Znaczy dobrze. Takie napisy po prostu tu są. Ej, tu jeszcze jest kamień, chodź to przeczytaj. Chodź, Aileen, chodź. No, czytaj. 17 marca. Znowu poszedłem do Ashfield. To był mój czwarty raz. Poszedł do miasta. Miasto jest straszne i mieszkanie, w którym jest moja mama, jest takie dziwne, straszne. Mam strasznie słabą pamięć, jeśli chodzi o teksty. Więc pewnie połowę zapomniałem z tego, co powinienem powiedzieć. Możesz jeszcze raz to przeczytać? Czy nie? Aileen? I czemu ona znowu ma te plecy takie dziwne? Co tu się dzieje? Przed chwilą nie miała. Przed chwilą było dobrze. Teraz ma znowu okej, więc... Nie, no nie mam pojęcia, co tu się dzieje z tym, nie? Dobra. Nie rozumiem tego, mam nadzieję, że ktokolwiek z was mi wyjaśni. Idźmy tam tymi schodami może tym razem. Schodami? Przejściem. Idźmy tam tym razem tym przejściem. Dobra, chodź trochę szybciej. Musisz trochę pobiegać. No dziwne, te plecy się zmieniają. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle. O nie!
Dobrze, bij ją. Chodź tu. Dobra, padło. A tam jest drugi. Drugie. Ja pierdzielę, czy ja jestem w sta... Tam jest energy drink dalej. Dobra. Pff, możemy się pizgać z tym gównem. Ja pierdaczę, znowu się te baby pojawiły w lesie. Kurna mać, nie podoba mi się tu. Tu jest w ogóle studnia, nie? Dobra, chodź. Au, 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 dobra, przyjmuj na siebie obrażenia. Dawaj. Będziemy cię bić. Giń. A ty z tą batutą też coś zrób. Dobra, dobij, dobij. Boisz się, ja wiem, że to ja też się boję, ale... Nie zadały mi aż tak dużo obrażeń, przy okazji mam jeszcze tutaj nutrition drinka, także... Ja mogę cięgi zbierać, grunt, żeby tylko ona była bezpieczna. Będziemy musieli chyba czyścić te lokacje. Bardzo niedobrze, że ten przeciwnik się tutaj pojawił, bo to jest... Bo unikanie jego obrażeń jest niemal niemożliwe, także... także strasznie masakrycznie, jeśli o to chodzi. Coś tu będzie nowego? Chyba nic się tu nie zmieniło nawet, wydaje mi się. Ostatnim razem, jak tutaj byliśmy, to raczej nic tu nie było nowego, ciekawego. I teraz raczej też żadnej zmiany nie ma, także chyba jest okej. I guess. Przejdźmy dalej. Bo tutaj na... co? Na co ty... A czek... moment. Coś tu jest. Za każdym razem, jak na to patrzę, przeraża mnie jeszcze bardziej. Czy wziąć Kilof? Pickaxe of Despair. Despair to jest taka rozpacz. To jest takie negatywne uczucie. Chyba to rozpacz była, nie mam pojęcia. To jest broń. No zwykły taki Kilof z tej z budowy. Despair is written on the handle. Very powerful. O, very powerful. Despair jest wyryte na tym, na rączce. Jest bardzo potężne. Okej. Okay. Potężne to może jest, ale powolne też. Fajna i ciekawa. Tam jest jeszcze, kurde, zobacz. Energy drink. Podnieś to od razu, człowieku. Nawet się nie zastanawiaj. Zapasy trzeba podnosić i trzeba je szanować. Tylko widzę, że muszę się przyglądać, gdzie one są, bo one teraz będą rozsiane. Raczej, w różnych miejscach. No tak, bo my teraz tutaj... Tutaj chyba była jakaś statua, nie? W tym miejscu. Chyba tak. Jeszcze przejdę. O, zobaczcie, kolejna jeszcze amunicja. Widzicie? Warto chodzić, warto chodzić. Zaraz jeszcze się przyjrzę, może jeszcze coś tu wydłubię z ziemi. Jakiego robala? Aileen se łyknie i se życie odnowi, czy coś takiego, nie wiem. Różne rzeczy się mogą dziać, różne, różne. Dobra, ale chyba nic tu więcej nie ma, przynajmniej tak mi się wydaje. To jest drabina. Czy powinienem się wspiąć? Nie, ona nigdzie nie prowadzi. To jest mała drabina. Naprawdę musiałeś to powiedzieć na głos i to rozkminiać? Ziomek, serio? No ja tam nic ci nie będę mówił, ale to... Mądre to nie było to, co zrobiłeś. Dobra, wejdźmy. Może tutaj też nie będzie przeciwników. Ostatnio nie było. Chłopczyk tam jest. Jest też dużo... czerwonych napisów, ale najpierw może przejdźmy sobie... Czekaj, tutaj coś jest? Coś jest napisane na tym. Holy Flame. Święty Płomień. Może mogę spalić tą lalkę? Nie. Co ja mogę z tym Święty Płomieniem zrobić? Nie wiem. Na pewno są zapasy. Revolver Bullets. Jezu, ile zapasów dostaję. Walka z bossem się szykuje, ja wam to mówię. Śmierdzi mi taką walką z bossem, że mi po jajach normalnie będzie podściekał. Tak będzie, tak będzie. Będzie masakra. Dobra, podejdźmy do chłopczyka. Are you Walter Sullivan? That's what everybody calls me, but I don't really have a name or a home either. What about a mom or dad? Yeah, but I never met them. They left South Ashfield Heights right after I was born. But soon I'll get to see my mom. Do you know where she is now? Yeah, of course. Right where I was born. Lots of people tried to stop me,
but it's fine now. It says in the scriptures that I'll be with her. I gotta hurry. Mom's waiting. No dobra, on chce swoją mamę znaleźć. Ten chłopczyk. Mówi, że niedługo z nią będzie. Ale mówi jednocześnie też, że nie poznał nigdy swoich rodziców. Widzicie, jakie to jest kombo? Troszeczkę przerażające, więc nie wiem, co tu się będzie działo. Na pewno to jest coś ciekawego. To jest jakiegoś rodzaju dziwny medalion. Czy chciałeś wziąć medalion? Chciałeś wziąć medalion. Crested medalion. Dobra, mamy pełny ekwipunek. Trzeba się wracać na chatę, jak nic, i zrzucić troszeczkę zapasów. Na pewno zrzucę ten kill-off, bo w żadnym wypadku nie jest mi potrzebne teraz silne uderzenie. Potrzebna jest mi mobilność, więc kill-off w ogóle się nie przyda. Medalion z jakimś takim przerażającym znakiem, który jest wyryty na nim, ma około 10 inczy średnicy, czy coś takiego. Dobra, co to jest? Góra tego czegoś jest zaginiona. Nie ma góry tego czegoś. Czy to było jakieś bóstwo? Możliwe. Bardzo mi się... Co się dzieje? Wszystko w porządku? Weź to przeczytaj. 10 lutego. Znowu poszedłem do Ashfield. Znowu. Czułem coś. Coś. Mamusie. Te notatki nie przynoszą jakichś dużych, nie wiem, informacji, ale robią klimacik, więc warto je czytać. A to? 28. Musiałem pojechać pociągiem, żeby dotrzeć do Ashfield. Wszyscy mówią, że Ashfield jest strasznym miejscem, ale naprawdę chcę zobaczyć mamusię. Ashfield, aha. O co chodzi z tym świętym płomieniem? Czy trzeba coś tu naprawdę spalić? No bo jakby nie było... Nie ma tego zaznaczonego na mapie. Holy Flame. No tego nie możemy tutaj użyć. Możemy użyć, nie wiem, broni, żeby ją sobie ulepszyć. No nie, nie możemy nic tu zrobić z tym, więc nie wiem, po co ten święty płomień jest. Być może będzie miał dalej jakieś zastosowanie, kto wie. Tu jest jeszcze chyba coś napisane, czy nie? Jest! October 21st. Sunday is the day I leave the round cell to read the book. W niedzielę czytam książkę i opuszczam celę. Jeżeli zrobię dobrą robotę czytając 21 sakramentów zejścia Świętej Matki, Świętej Matki to coś tam, ale kolejnego dnia znowu wracam do celi czy coś takiego. Jakaś tam pani mu powiedziała, że... Czyli oni musieli czytać jakieś tam pewnie te kawałki jakiejś tam Biblii tej sekty, podejrzewam. Te dzieci, które były trzymane w tej celi okrągłej. No ma to swój klimacik, powiem wam szczerze. I to taki gęsty dosyć klimacik, bym powiedział. Wróćmy się na chatę, bo przede wszystkim ekwipunek jest zapchany jak dziadowska torba. No i jeśli ktoś wie, o co chodzi z tymi plecami Aelin, to bardzo bym był rad, jeśli by mi ktoś powiedział, o co z tym chodzi. Czy to ją trzeba leczyć tą świecą świętą, białą, czy nie? Czy to, że ja postawiłem tam świecę, to zasrałem, czy nie? No ale nie mamy tu żadnych nowych... O, jest kartka. Nie mamy żadnych nowych pierdoletów tutaj, więc raczej chyba dobrze zrobiłem, tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, najpierw przeczytamy sobie tą karteluszkę. Po to tutaj też przyszedłem. Zobaczmy, co na niej będzie napisane. Kto to wsuwa te czerwone kartki? Moja teoria jest taka, że Walter nigdy nie zginął w więzieniu. To może mógł być ktoś inny, kto popełnił samobójstwo. Albo to, albo osoba, którą policja aresztowała, nie była prawdziwym Walterem Sullivanem. Nie jestem w takiej pozycji, żeby przeprowadzać śledztwo, co naprawdę się stało w więzieniu, ale w każdym razie Walter nie zginął w tamtym więzieniu wtedy. Człowiek w płaszczu, który się pojawił, jest prawdziwym Walterem. To on jest Walterem. 7 lat temu on zrobił coś w tym apartamencie. Jestem pewien, że jest jakieś połączenie pomiędzy tym i tymi dziwnymi rzeczami, które
się tam działy. Jeszcze tylko trochę i rozkminię, o co w tym wszystkim chodzi. Może nawet znajdę prawdziwego Waltera gdzieś blisko. Czyli koleś w płaszczu to jest Walter Sullivan, tak? Prawdziwy zabójca. Okej. Okay. Można się było troszeczkę tego domyśleć, nie? No... Czyli po prostu to Walter cały czas zabija. To jest on. I będzie mi się kuźwa pojawiał przez... Zobaczcie, ale wtedy był las. W sensie ten poprzedni save był z lasu i teraz zapisuję na tym slocie i zaraz znowu jestem w lesie. Cóż za piękny zbieg okoliczności, prawda? Dobra, w tym miejscu zakończymy ten odcinek. Jest już najwyższy czas i chyba przebiłem niechcący 30 minut. Jest 301 minuta nagrania. Dobra, oczywiście przyjmę z chęcią wasze rady, co tu się dzieje. Nie co tu się dzieje, tylko o co chodzi z tymi plecami Aileen. Czy tam trzeba ją leczyć, czy trzeba ją po plecach poklepać, czy trzeba ją, nie wiem, żurem napoić, czy nie mam pojęcia co tam. Gołębie jej pobujać, nie mam pojęcia. W każdym razie fajnie było to wiedzieć. Czy zużyłem tą świeczkę na marne, czy nie? Wydaje mi się, że nie, bo chyba jej się poprawiło, bo wyglądała źle i teraz nie wygląda aż tak źle, więc chyba dobrze. A nie mamy żadnych nawiedzeń tutaj w domu, więc niepotrzebna mi jest druga świeca, tym bardziej, że jedną mam w zapasie. Więc chyba wszystko gra. Mam nadzieję. Dobra. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.